Dzień dobry. W tym filmie pokażemy, jak wygląda znajdujący się w Warszawie nowy Tech Lab firmy Technika, w ofercie której znajdują się maszyny i urządzenia 20 włoskich marek. Zdaniem przedstawicieli firmy to największa tego typu przestrzeń pokazowa maszyn do obróbki drewna w Polsce. Po centrum technologicznym oprowadziła nas Agnieszka Piotrowska, marketing manager z firmy Technika. Zasubskrybuj nasz kanał i zapraszam do obejrzenia filmu. Uruchomiony pod koniec sierpnia bieżącego roku, nowy Tech Lab Techniki zajmuje 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni, na której znajduje się ponad 100 maszyn. Przede wszystkim są to urządzenia przeznaczone dla przemysłu drzewnego, ale można tu zobaczyć też maszyny służące do obróbki szkła, kamienia i tworzyw sztucznych. Wraz z centrum pokazowo-szkoleniowym pod nowy adres przeniesiona została również główna siedziba Techniki. Przestrzeń biurowa zajmuje obecnie 800 metrów kwadratowych. Film prezentujący Tech Lab i nowe biura został zaprezentowany podczas wrześniowych targów Drema. Warszawski Tech Lab to miejsce, gdzie można nie tylko obejrzeć oferowane przez Technikę urządzenia. Zdecydowana większość maszyn jest gotowa do pokazów w pracy czy testów wykonywanych przez klientów, również na bazie dostarczonych własnych materiałów. Firma postarała się, aby na miejscu można było zobaczyć wszystkie procesy obróbki drewna, od cięcia, poprzez okleinowania, centra obróbcze, wykończenie powierzchni, w tym m.in. szlifowanie i lakierowanie, aż po pakowanie gotowych produktów. Prezentowane w Warszawie maszyny to przede wszystkim najpopularniejsze urządzenia oferowane przez Technikę, ale zgodnie z planami firmy będą tutaj również prezentowane nowości pojawiające się w portfolio obejmującym obecnie 20 producentów maszyn. Pomysłem na Tech Lab są też pokazy dedykowane, podczas których danego dnia czy tygodnia odbywać się będą prezentacje przeznaczone dla konkretnych technologii, np. produkcji mebli tapicerowanych. Jednak Tech Lab Techniki to nie tylko centrum pokazowe. W nowym miejscu prowadzone będą również szkolenia dla operatorów maszyn. Od stycznia 2020 roku firma Technika rozpocznie prowadzenie kursów, które pozwolą na podniesienie umiejętności operatorów CNC. Program kursów obejmuje umiejętności korzystania z oprogramowania oraz obsługi i konserwacji maszyn. Szkolenia będą koncentrować się głównie na obsłudze maszyn firmy Biese, ale nie tylko. Jak podkreślają pracownicy Techniki, głównym celem powstania nowego centrum pokazowego jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i organizowanie pokazów pracy maszyn nie tylko na wydarzeniach targowych, ale również na co dzień. Do warszawskiego Tech Labu można w związku z tym przyjechać bez wcześniejszej zapowiedzi. Centrum jest otwarte codziennie od 8:30 do 16:30. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji i oceny filmu oraz odwiedzenia strony drewno.pl.